Jesteśmy tutaj dzisiaj w związku z problemem unikania opodatkowania przez duże korporacje międzynarodowe. Europa traci rocznie około 1 biliona euro rocznie, natomiast kraje globalnego południa tracą więcej niż dostają w ramach pomocy, oficjalnej pomocy rozwojowej. Chcemy przypomnieć, że 25 maja są wybory do Europarlamentu i chcemy wpłynąć na wyborców, by wybrali mądrze, jak również na kandydatów do Europarlamentu, by stanęli po stronie ludzi, a nie korporacji międzynarodowych, które unikają płacenia podatków.